W dniach 31 sierpnia i 1 września odbyła się jubileuszowa 10. edycja Biegu Pawłowickiego, który przyciągnął licznych uczestników, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Bardzo mi miło, że mamy tylu uczestników na naszym jubileuszowym 10. Biegu Pawłowickim. Rozpoczęliśmy w 2015 roku tutaj w parku. Był to bieg na 5 km i oczywiście zawody dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że mieliśmy tutaj w parku Armagedon, ale już od paru dobrych lat robimy także w sobotę jest bieg dzieci i młodzieży. Właśnie wczoraj odbył się ten bieg. Dzisiaj mamy 5 km dla dorosłych. W biegu dzieci i młodzieży wystartowało ponad 300 uczestników, natomiast w biegu dla dorosłych wzięło udział 209 zawodników i zawodniczek z całego regionu. To dzisiaj było dobrze, bardzo dobrze było, tak, tak. Czas miałam lepszy na tej trasie. W roku ubiegłym nie biegłam tutaj, bo biegłam w Łodzi, Mistrzostwa Polski Masters, nie zdążyłam. W tym roku postawiłam na Pawłowice i pozytywnie, naprawdę bardzo fajna trasa. Dziewczyny mocne, było się z kim ścigać, było kogo gonić, także super naprawdę. Najlepszy czas wśród mężczyzn należał do Łukasza Tyńca, a wśród kobiet do Joanny Griman, których zapytaliśmy, jakie to uczucie dobiec do mety jako pierwsi. No miłe, na pewno miłe, bo po to wszyscy chyba biegają, żeby rywalizować i wygrywać, ewentualnie niektórzy biegają dla zdrowia. No w moim przypadku już granica została przekroczona i biegamy na wyniki i na czasy, a nie na poprawę zdrowia i wydolności. No wspaniałe! Tak, zawsze się cieszę, jak jestem pierwsza. Wiadomo, w ogóle podium zawsze cieszy i wynik też cieszy. Czasem jest w gorsze miejsce, ale wynik też czasami bierze górę. No ale wiadomo, wygrana to jest zawsze wygrana i ogromna radość. Ostatnim elementem biegu był przejazd dzieci i młodzieży na rolkach, wrotkach i hulajnogach ze świecącymi opaskami, które po zmroku stworzyły niepowtarzalny klimat. 8 września w Krzyżowicach w gminie Pawłowice odbyło się gminne święto plonów. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, po której ulicami Zwycięstwa i Szkolnej przeszedł liczny barwny korowód. Barwny korowód, ponad 50 scenek, wszystkie maszyny rolnicze pięknie wyczyszczone, ustrojone. Naprawdę jest co podziwiać. Organizatorzy zadbali o to, ażeby te maszyny można było jeszcze oglądać teraz już po korowodzie, na spokojnie sobie zdjęcie zrobić. Naprawdę wspaniała uroczystość. Druga część dożynek odbyła się na placu przy Domu Ludowym w Krzyżowicach, gdzie zgromadzili się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście, by wspólnie świętować. A na głównej scenie starostowie dożynek przekazali chleb Joannie Śmiej, wójt gminy Pawłowice, i Bogusławie Pietrek, przewodniczącej Rady Gminy. Troszkę stresu jest takiego, no ale to jest tak wyróżnienie dla nas, że tu się rolnicy zgodzili, żeby my byli po prostu. No i przeżycie, niesamowite przeżycie to jest takie. Mamy gospodarstwo, mamy krowy mleczne, głównie tak się zajmujemy, no plus całe tam później młodzież, wszystko wychowujemy. Na opasy albo na remont stada po prostu. Gospodyni dożynek wójt Joanna Śmieja podziękowała również rolnikom za trud i pracę na roli. Święto dożynki obchodzą rolnicy prowadzący swoje duże agrobiznesy. Mamy takowych dosyć sporo w gminie Pawłowice, ale mamy również bardzo dużo rolników, którzy zarządzają gospodarstwem takim rodzinnym, mniejszym. Oczywiście jedni i drudzy produkują żywność odpowiednio mniejszej, różnej skali, ale żywność praktycznie wszyscy potrzebujemy, podstawowa potrzeba. Także bardzo, bardzo dziękujemy naszym rolnikom za zaangażowanie, za trud. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Chciałam jeszcze dodać, że te dzisiejsze dożynki organizowaliśmy razem z sołectwem Pniówek. Bardzo cieszy ta współpraca. Dużo pracy odjęło nam współpraca razem z innym sołectwem. No i przede wszystkim cieszy ten tłum, który dzisiaj przybył na te dożynki. Podczas wydarzenia zostały również przyznane nagrody i wyróżnienia w gminnym konkursie fotograficznym Rolnicze Opowieści, a całość wydarzenia umilały występy artystyczne. Jak rosną,
Na koniec listopada planowane jest zakończenie budowy budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego przy ulicy Strażackiej w Warszowicach, z którego będą korzystać zarówno i ci młodsi, jak i starsi zawodnicy. O to, żeby takie zaplecze powstało, wnioskował klub, który tutaj działa, sportowy UKS Warszowice, ale również radni sołectwa i mieszkańcy. No i udało się gminie pozyskać dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 2 milionów złotych i za 3 miliony złotych, bo taka jest wartość umowy z wykonawcą, powstanie właśnie taki parterowy budynek, w którym znajdą się szatnie dla zawodników, toalety dla kibiców, salka konferencyjna, pomieszczenie również dla sędziego, dla trenera. Dotychczas klub sportowy korzystał z pomieszczeń znajdujących się nieopodal Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale właśnie ten nowy budynek na pewno zwiększy komfort i tych zawodników, i kibiców, którzy tutaj właśnie będą mogli korzystać z toalet. No i na pewno nie będzie tak kolidował z ewentualnymi działaniami strażaków, ochotników. Niestety ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom gminy Pawłowice. W sobotę 14 września w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Pielgrzymowic. Przy ulicy Miarki wylała pielgrzymówka. Zalane drogi uniemożliwiły dojazd do posesji, jednak nikt z mieszkańców nie zdecydował się na ewakuację. Natomiast w niedzielę 15 września zaczęło przeciekać obwałowanie cieku Pawłówka przy ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach. Aby woda nie przerwała wału na całej długości i nie zalała wszystkich posesji wzdłuż ulicy, zwiększono przepływ wody przy przepuście. Kilka domów zostało podtopionych. Woda zalała również tereny w Golasowicach, Krzyżowicach, Warszowicach i Pniówku, gdzie nieprzejezdna była droga do Pszczyn na skrzyżowaniu z ulicą Orlą. W akcję przeciwpowodziową włączone były służby gminne i strażacy ochotnicy z gminnych jednostek. Przy umocnieniu wału pracowało około 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W niedzielę wieczorem sytuacja była pod kontrolą, a woda zaczęła opadać. Z aktualnych danych wynika, że zalanych zostało ponad 50 posesji, w tym w 4 przypadkach woda wdarła się do powierzchni mieszkalnych. Liczba ta jednak ciągle rośnie. Obecnie trwa szacowanie strat.